W wielu głowach lęgnie się jakieś mistyczne wręcz spojrzenie na pranie mózgu. Lecz póki co, to wszelkie przykłady doskonałego prania mózgu pozostają raczej w sferze fantastyki i popkultury niż w rzeczywistości. Mimo to pranie mózgu istnieje realnie. Jest to proces przymusowej perswazji, a to jest inna nazwa oznaczająca to samo, czyli właśnie pranie mózgu. A proces ten polega na stosowaniu określonych narzędzi w odpowiednio przygotowanych warunkach, żeby przeprogramować mózg. Od razu mówię, że spłuciłem ten temat maksymalnie, ale dzięki temu wiesz o co chodzi. To dodam jeszcze, że jest zupełnie inaczej niż ci powiedziałem i w dzisiejszym odcinku trochę o tym opowiem, ale już na nowy sposób, czyli w najnowszej odsłonie tego podcastu, lekko i przyjemnie. OSS, Okiem Służb Specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb, zarówno tych państwowych, jak i tych w biznesie. Znam się na nich, gdyż związałem z nimi całe swoje życie zawodowe niegdyś w strukturach służb specjalnych, a dziś szkoląc profesjonalistów wywiadu, bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Nazywam się Herman. Piotr Herman. A to jest już 63. odcinek podcastu OSS okiem służb specjalnych, który odsłuchasz nie tylko na YouTubie czy też na twojej ulubionej platformie podcastowej, ale również na stronie szpiegul.pl, czyli na blogu typu Intelligence. Zacznę raz jeszcze od nieśmiertelnego sztyrlica. Od razu zaznaczam, że kawał jest krótki, więc musisz go szybko słuchać i jeszcze szybciej łapać. Sztyrlic zamyślił się. Spodobało mu się to, więc zamyślił się jeszcze raz. I zasadniczo o to mi chodzi, abyś się zamyślił, lub też zamyśliła nieco słuchając dzisiejszego odcinka podcastu, bo nieco interesujących odniesień albo i wniosków można będzie wyciągnąć z czasów obecnych. Zanim jednak do sedna, to opowiem co nieco o szykowanym przeze mnie podcaście fabularnym czy też narracyjnym. Tytułu nie podam, nie dlatego, że go nie ma, ale z zupełnie innego powodu. Otóż nie chcę, żeby ktoś mi go zakosił, co zdarzyć się może. Wiem, że hucham na zimne, ale po co wywoływać wilka z lasu? Jak tylko nagram trailer tego nowego podcastu, to podzielę się z wszystkimi tą dobrą nowiną, czyli wszelkimi namiarami na niego. A ponieważ w tej zapowiedzi opowiem o wszystkim, co będzie związane z owym podcast novel, to też niewiele więcej będę mówił o nim w tym odcinku OSS. Zresztą w innych także nie będę zabierał czasu. Ponieważ ostatni odcinek podcastu został przyjęty bardziej niż życzliwie, to dziś kontynuuję zmiany i w nowatorski sposób przechodzę do tematu, uwzględniam również te prośby, abym nie porzucał przekazywania wiedzy więc myślę, że będzie całkiem nieźle. Lecimy! No, jadę. W 1937 roku w ZSRR szalał wielki terror skierowany wobec wszystkich. Przywódca bolszewików, Georgi Piatakow, był sądzony w Moskwie za zdradę, sabotaż i inne, zaznaczę, że rzekome, zbrodnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu i złożył fałszywe zeznania, oświadczając: „Oto stoją przed wami w brudzie, przygnieciony własnymi zbrodniami, pozbawiony wszystkiego z własnej winy człowiek, który stracił swoją partię, który nie ma przyjaciół, który stracił rodzinę, który stracił samego siebie. Następnie został za owe przestępstwa stracony i nie tylko on jeden. Świat nie wiedział, jak to zrobiono. Jak przekonano tak wielu oskarżonych do zeznawania takich kłamstw? Mało tego, w jaki sposób sprawiono i chofiorej rzeczywiście wydawały się wierzyć w te kłamstwa. W latach 50. amerykański dziennikarz Edward Hunter najpierw w artykule, a później w opublikowanej książce. Głosił, że taktyka prania mózgu wymusza na Chińczykach popieranie partii komunistycznej. Opisywał, w jaki sposób starożytne techniki pozwalają na przemianę Chińczyków w bezmyślne automaty. Nazwał ten proces praniem mózgu, co było dosłownym tłumaczeniem mandaryńskiego określenia „xi-nao”, oznaczającego pranie zi i mózg „nao”. Celem tego procesu była radykalna zmiana zdania, wskutek czego poddany praniu mózgu człowiek stawał się żywą marionetką. Ludzkim robotem bez stosowania okrucieństwa widocznego ze zewnątrz. To bardzo istotne. Bez okrucieństwa wobec poddanego praniu widocznego z zewnątrz, to znaczy tak myślał Hunter, powiedziałem, że techniki te mają starożytny rodowód. Elementy prania mózgu stosowane były bowiem od tysięcy lat w różnych formach przez władców, kapłanów i niezliczonych liderów ruchów politycznych, społecznych i religijnych, bo tym są nad m.in. Rady suncu sprzed ponad dwóch i tysiąca lat który w swej książce wojennej opowiada, jak zmanipulować społeczeństwo najlepiej podbite, aby łatwo podporządkowywać je władzy, a właściwie to władcy. To jest cen. I jeszcze jedna kwestia: tak naprawdę Edward Hunter nie był tylko dziennikarzem. W czasie II wojny światowej był propagandystą w amerykańskim OSS, czyli Biurze Służb Strategicznych. A przypomnę śmiało, że dziennikarze i pisarze zajmowali się na przełomie XIX i XX wieku zarządzaniem percepcją ludzi, zresztą wcześniej też. Dlatego byli wykorzystywani przez ówczesne służby specjalne przez ówczesne władze. Poświęciłem temu tematowi niemal wszystkie odcinki podcastu dotyczące carskiej ochranki lub też jeśli wolisz, ochrany. Wracając jednak do tematu, to Amerykanie z pierwszym efektem prania mózgu spotkali się podczas wojny w Korei. Wówczas to amerykańscy jeńcy wojenni zaczęli przyznawać się do co najmniej dziwacznych zbrodni. Zestrzelony nad Koreą i schwytany w 1952 roku pułkownik Frank Schwable był najwyższym rangą oficerem wojskowym, którego spotkał ten los. Do lutego 1953 roku zarówno on, jak i inni jeńcy wojenni. Niezgodnie z prawdą przyznali się do stosowania przeciwko koreańczykom broni bakteriologicznej od wąglika po wirusy zrzucane na cywilów. Nie można się dziwić, że zszokowana była tym opinia publiczna. Ale i mniejsze zdziwienie panowało w sztabach armii amerykańskiej, bo takich rodzajów broni w czasie tej wojny nie stosowano. Skutek? 5 tysięcy z 7 tysięcy jeńców albo złożyło petycję do rządu USA o zakończenie wojny, albo podpisało zeznania o swoich rzekomych zbrodniach zaś cios ostateczny to odmowa powrotu z niewoli 21 amerykańskich żołnierzy groźba prania mózgu stała się realna i namacalna co jednak skłoniło żołnierzy do takich zachowań Amerykańscy jeńcy w czasie wojny w Korei często po okrutnym wstępnym biciu nie tylko przyznawali się do nieprawdopodobnych zarzutów, ale także wydawali się współczuć swoim oprawcom. To były lata pięćdziesiąte, ale już dwadzieścia lat wcześniej Sowieci stosowali szereg technik, aby uzyskać zeznania. Nie uciekali od stosowania brutalności i tortur. Oskarżeni byli wielokrotnie przesłuchiwani, aby zaczynali czuć się jak automaty. Trzymano ich w izolacji, w odosobnieniu, ale w zasięgu słuchu innych więźniów, którzy byli bici. Jak więc widać dorosłą, racjonalną osobę, można zamienić w ufne dziecko poprzez zagrożenie jego podstawowym potrzebom. Należy wywołać strach. Problem z rozumieniem terminu pranie mózgu polega na tym, że osoby nieobeznane z tematyką często obwiniają ofiary za łatwowierność i za słabość i nic bardziej mylnego. Niektóre ofiary pozornego prania mózgu to bardzo uzdolnione osoby. Sęk w tym, że ta forma mrocznej perswazji występuje w ekstremach. To znaczy, chodzi o to, że ofiary dosłownie tracą rozum. Ludzie bowiem mogą być zmuszani zarówno do robienia różnych rzeczy, jak i do wierzenia w pewne sprawy. Nie zawsze, ale po spełnieniu pewnych warunków. Na przykład przy składaniu fałszywych zeznań, wskutek wystąpienia tzw. syndromu sztokholmskiego. Czyli takiej sytuacji, gdy zakładnik rozwija lojalność wobec swojego porywacza lub też w przypadku kultów promujących różne idee religijne i polityczne. Zresztą obecnie chyba każdy widzi, że poprzez media społecznościowe przymusowo wręcz indoktrynuje się ludzi, by wierzyli w niedorzeczne rzeczy. Czy wobec tego social media przyczyniają się do przymusowej perswazji? To trzeba byłoby wyraźnie zdefiniować typy sytuacji, jakie je wywołują. I nie przez przypadek poruszyłem kwestię social mediów, gdyż sama idea współcześnie rozumianego prania mózgu rozkwitła w popkulturze, a konkretnie to w filmach takich, jak na przykład Inwazja Porywaczy Ciał. I zasadniczo to podkultura właśnie spowodowała, że niewłaściwie rozumie się to, czym jest pranie mózgu. Wbrew powszechnej opinii nie polega ono na przeprogramowywaniu ludzkich umysłów i zabieraniu ludziom wolnej woli. W dodatku wszelkie przykłady doskonałego prania mózgu, o czym już powiedziałem, pozostają w sferze science fiction, a nie w rzeczywistości, przynajmniej do czasu, aż naukowcy nie znajdą sposobu na włamanie się do sieci synaps, które tworzą mózg. Zaś sam termin pranie mózgu ma wiele definicji, które zmieniały się w zależności od tego, kto używał danej definicji. Dla huntera była to mistyczna, orientalna praktyka, ale dla naukowców, którzy faktycznie badali amerykańskich jeńców po ich powrocie z Korei, pranie mózgu było mniej tajemnicze niż oczywisty wynik byli oni torturowani. Robert J. Lifton, jeden z psychiatrów, który pracował z weteranami, wymienił osiem kryteriów reformy myślenia. Reforma myślenia to jest taki termin używany przez komunistyczny rząd Mao Zedonga na określenie prania mózgu. Owe kryteria obejmowały takie rzeczy jak kontrola środowiska, czyli posiadanie absolutnej władzy nad otoczeniem danej jednostki oraz tzw. spowiedź, w której człowiek zmuszany jest do wielokrotnego przyznawania się do przestępstw, nawet jeśli nie są one prawdziwe. Oznaczało to dla amerykańskich jeńców w koreańskich obozach przymusowe stanie, pozbawianie snu, pozbawianie jedzenia, odosobnienie i wielokrotne wystawianie na komunistyczną propagandę. Pranie mózgu nie spowodowało, że zostali oni uśpionymi agentami. Oni po prostu zostali bardzo straumatyzowani. Niestety, zamiast przyznać, iż amerykańscy żołnierze potrzebowali rehabilitacji, to szefowie doszli do złowrogiego wniosku. Ci mężczyźni byli po prostu słabi, gdyż nie wytrzymali tortur. Ta konstatacja doprowadziła do powstania programu SERE, Survival Evasion Resistance Escape, którego celem jest m.in. przygotowanie, a przez to uodpornienie żołnierzy przed przyszłymi próbami tortur fizycznych i psychicznych poprzez użycie tych samych technik tortur w ich treningu. Jednakże badania psychologów, takich jak Just Merlot czy William Sergeant, wykazały podobieństwa pomiędzy praniem mózgu, a taktykami stosowanymi zarówno przez amerykańskich marketingowców, jak i komunistycznych propagandistów. Zaś psychiatrzy. I uważaj, pisarze, jak chociażby Aldous Huxley, upatrywali rozwiązanie zagadki prania mózgów dominującej wówczas teorii ludzkiego umysłu znanej jako behawioryzm. To od razu kojarzy się z psami Iwana Pawłowa, wytresowanymi do ślinienia się po usłyszeniu dzwonka. W 1924 roku wylała rzeka Newa w Petersburgu. Wówczas to Iwan Pawłow uzyskał wyjątkowy wgląd na wpływ traumy na zachowanie. Rzeka zalała jego psie laboratorium i prawie utopiła psy w klatkach. I Pawłow zauważył, że psy nie były już później takie same. Zapominały o swoich wyuczonych zachowaniach, a trauma zmieniła ich usposobienie. I Pawłow dzięki ogromnej cierpliwości i umiejętnościom potrafił tak uwarunkować psa, aby reagował na jedną konkretną nutę w skali muzycznej, albo na dźwięk dzwonka oznaczający posiłek. Gdy pies nie otrzymywał jedzenia, to i tak ślinił się tak bardzo, jakby zaraz miał zjeść. Sam Lenin był zachwycony możliwością wykorzystania podejścia Pawłowa do wywierania wpływu na naród rosyjski, a rząd sowiecki zapewnił wsparcie finansowe Instytutowi Badawczemu, zatrudniającemu już wówczas setki pracowników. Zaś Pawłow zauważył, że nagłe pogrążenie się w stresie, brak snu, izolacja, i Metodyczna cierpliwość przyczyniają się do zmiany zachowań psów. I owe przebłyski prania mózgu pojawiły się podczas pokazowych procesów Stalina w latach 30., a później w latach 40., kiedy rządy w czasie wojny poszukiwały metod przyspieszających przesłuchania, a także i we wczesnych latach zimnej wojny, gdy wschód i zachód ścigali się, aby przekonać swoich wrogów do dezercji. Stawiano bowiem na behawioryzm. A jego podstawowym założeniem jest to, że ludzki umysł jest pustą tablicą w chwili narodzin i jest kształtowany przez uwarunkowania społeczne przez całe życie. Dziś wiadomo, że taki pogląd nie odpowiada prawdzie, ale w początkowych latach badania fenomenu prania mózgu uznawano je za koncepcję kontroli społecznej. Już o tym opowiadałem w 49 odcinku o OSS pod tytułem psychuszka i serdecznie zapraszam Cię do odsłuchania lub przeczytania transkrypcji. Ale przypomnę tylko, że dyrektor CIA Allen Dulles zezwolił na serię psychologicznych eksperymentów z użyciem halucynogenów takich jak LSD i manipulacji biologicznych jak na przykład pozbawianie snu. Wówczas chodziło o sprawdzenie, czy pranie mózgu jest możliwe. Zaś wypracowane hipotezy badawcze zostały wykorzystane zarówno w programach defensywnych, jak i ofensywnych przeciwko związkowi radzieckiemu, na przykład w projekcie MK Ultra. Ten program naruszał normy etyczne dotyczące eksperymentów na ludziach, ale spuścizna tego typu eksperymentów jest nadal żywa. Te same metody zostały wykorzystane do wydobycia informacji od przetrzymywanych w Abu Ghraib, Iraku, Zatoce Guantanamo. Zastosowanie prania mózgu nie zwalnia przestępców z odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. O tym należy pamiętać. I oceniając każdy z przypadków mogących wskazywać na pranie mózgu konkretnej osoby, należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Czy pozbawiono ofiarę snu? Sen jest bowiem powszechnie narzędziem manipulacji stosowanym przez przesłuchujących porywaczy i sekty. Ceremonie inicjacji kultu odbywają się często po okresie braku snu, a często i głodówce. Kiedy sen jest ograniczony, osąd pogarsza się, a ludzie stają się bardziej podatni na sugestie. Powagę manipulacji można ocenić na podstawie tego, jak często, konsekwentnie i dokładnie jest ona narzucona. Czy są dowody na przymusową izolację? Ograniczenia sensoryczne i izolacja od przyjaciół i rodziny mają bowiem kluczowe znaczenie dla przymusowej perswazji. Czy stosowano kontrolę ukradkową, czy ofierze podawano jakiekolwiek środki? Czy była zmuszana do uczestniczenia w wywołujących poczucie winy, poniżających rytuałach, czy też poddawana ostrej krytyce grupowej? I w końcu, czy udział był w najlepszym interesie ofiary, czy też kogoś innego? Przymusowa perswazja często ma miejsce w takich miejscach, w których wolność i bezpieczeństwo ofiary są zagrożone i gdzie ktoś inny korzysta na degradacji ofiary. Ze swojego doświadczenia tylko powiem, że zastosowanie powyższych działań na ofierze powoduje u niej wrażenia rozbicia osobowości w taki sam sposób jak lustra na niezliczoną ilość kawałków i odłamków. A po takim rozbiciu człowiek musi odbudować swój pogląd na świat. Owa restrukturyzacja poznawcza świata składa się z trzech elementów. Redefinicji semantycznej, gdy słowa zaczynają znaczyć coś innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ekspansji poznawczej kiedy pojęcia zaczynają być interpretowane szerzej niż dotychczas oraz nowych standardów rozumowania i oceny, gdy punkty odniesienia wykorzystywane do rozumowania i porównań zostają zmienione na nowe. Zaś, gdy warunki, które wymieniłem już wcześniej, stają się widoczne, to wówczas jest bardziej niż prawdopodobne, że ofiarę poddano przymusowej perswazji, a nie jedynie propagandzie czy też indoktrynacji. I coś takiego miało miejsce na przykład w tzw. Tak Johnstown. Mieszkańcy tej gminy w Gujanie, a właściwie to sekty religijnej, byli fizycznie powstrzymywani przed wyjazdem, a komunikacja z, lud z ludźmi spoza sekty była mocno ograniczona. Wyznawcy zmuszeni byli do poniżającego przyznawania się do win oraz chronicznie byli pozbawiani snu. I to wszystko skończyło się wymuszoną śmiercią samobójczą ponad 900 osób. Tutaj ponownie wrócę do tzw. mediów społecznościowych, gdyż jest możliwe prowadzenie przymusowej perswazji za ich pośrednictwem, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Bo czy mogą być one wykorzystywane do izolowania, zmuszania lub zawstydzania ludzi? Czy mogą zachęcić człowieka do zaryzykowania własnego bezpieczeństwa i wzbogacenia się innych w końcu? Czy mogą zakłócać sen swoich użytkowników? To jest taka mroczna strona mediów społecznościowych. Wiadomo przecież, że ludzi można zmuszać do robienia różnych rzeczy i przymusowo namawiać do wierzenia w coś, co ktoś chce, by wierzyli. I zauważyłem jeszcze jedną rzecz w tym kontekście. Otóż teksty o manipulacji w następstwie skandalu z Cambridge Analytica powtarzały paranoiczny styl pisania o praniu mózgu z czasów zimnej wojny. Słowami malowano w wyobraźni wyrafinowane i skoordynowane wykorzystanie dużych zbiorów danych w rękach państw, podejrzanych polityków i wielkich korporacji. Takie ujęcie można ująć jednym słowem: spisek, czyli odwoływanie się do lęków i uprzedzeń. A gdy do tego dodać granie na emocjach, to mamy do czynienia z manipulacją świadomości. Bo czyż nie rozgrywa się narodowych stereotypów i mitów? Nie tylko człowiek, ale i każdy naród czegoś się boi lub czegoś nienawidzi. Na przykład dla Rosjan za słowem faszyzm stoją miliony zabitych oraz nienawiść do wrogów. Jednym słowem coś bardzo strasznego i wówczas jakikolwiek kontekst przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Do tego gdy jesteśmy bombardowani wiadomościami pilnymi i sensacyjnymi, to szum informacyjny i dyzonans poznawczy zmniejszają naszą zdolność do krytyki. Wówczas jesteśmy znacznie bardziej podatni na sugestie niż zwykle. Zaś, gdy nasz mózg pracuje na wysokich obrotach, to włącza się taki autopilot i zaczynamy myśleć stereotypami, czyli gotowymi wzorami. Muszę poruszyć jeszcze jedną niewygodną dość kwestię: pranie mózgu ma wiele oblicz. Między innymi, cienka jest granica pomiędzy przymusową perswazją a nauczaniem. Nauczanie informuje uczniów o otaczającym ich świecie i pomaga im myśleć krytycznie, przynajmniej takie jest założenie. Natomiast pranie mózgu dostarcza uczniom mocno wypaczonych informacji, które prowadzą do jednego z góry określonego wniosku. I bardzo łatwo jest pomylić te dwie rzeczy, jeśli nie postępuje się ostrożnie. Istnieje przecież ogromna różnica pomiędzy uczeniem dzieciaków, co mają myśleć, a uczeniem, jak mają myśleć. To nauczyciele powinni kwestionować myślenie uczniów. Poprzez wystawianie ich na sprzeczne idee, a nie indoktrynować ich osobistym światopoglądem. I niestety istnieją powody, by sądzić, że niektórzy nauczyciele zacierają granicę pomiędzy nauczaniem, a, tak, tak, praniem mózgu. Myślę, że wiesz o co mi chodzi. Zbyt często krytyczne myślenie jest przedstawiane jako umiejętność abstrakcyjna, gdy w rzeczywistości w dużym stopniu zależy od wiedzy merytorycznej dotyczącej konkretnego przedmiotu oraz wiedzy o błędach poznawczych. Tego akurat można się nauczyć między innymi na kursach wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI. Zasada jest taka, że człowiek nie może krytycznie myśleć o czymś, o czym nic nie wie. I taka uwaga, zbytnie upolitycznienie w szkole, gdzie różnica władzy pomiędzy nauczycielem a uczniem jest ogromna, graniczy z manipulacją. Dzieci bowiem najpierw muszą rozwijać się emocjonalnie, a dopiero potem mogą rozwijać się politycznie. Nie zapominajmy o tym. Proszę. I na dziś byłoby to na tyle. Nie zapomnij zaglądać na bloga szpiegul.pl, bo po prostu warto. Zaś do mnie możesz pisać na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku OSS Okiem Służb Specjalnych. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS Okiem Służb Specjalnych. Cześć!